Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Paczol i mamy nowe skiny, nowy sklep, ale dwie ważne rzeczy przed tym, co powiem. Właśnie przed całym odcinkiem dwie ważne rzeczy. Pierwsze, dużo osób mnie pyta, czy opłaca się kupić nowy pakiet Lava Legends, Legends i tak dalej, czyli mamy lotnie smoka, wiecie, wszyscy już ten pakiet znają, kilofa nie mamy niestety. Plecaki mamy, tą pelerynkę, to te skrzydełka i takie rzeczy, no powiem tak. Nie nagrywam odcinka i mamy... O, te dwa skiny. Nie nagrywam odcinka i mówię dlaczego. Ponieważ tak. Pakiet okej, ale to już trochę przesada i nie ma fałdolcy. Dlatego według mnie nie opłaca się, ale jeżeli wam się podobają skiny, to oczywiście się opłaca. Czyli normalna reakcja. Jeżeli wam się podobają, kupujcie. Jeżeli nie, nie kupujcie. Po prostu pakiet jest okej, ale no nie jest to nic takiego mega, mega super specjalnego. 2000 fałdolcy, że mega się opłaca i kupujemy, bo dużo taniej wychodzi. No nie, macie dwa skiny po prostu, dwa legendarne skiny, które kosztują 80 zł za jedną sztukę. Macie to w cenie 80 zł za dwie sztuki plus do tego lotnia. No to jeżeli chodzi o to, tak, opłaca się. Opłaca się, ale to są po prostu skiny z pakietu, więc mało osób będzie nimi grało na dłużej. I teraz tak, okej, jeszcze jedna sprawa, czyli... Co robi teraz Fortnite? Zobaczcie, mamy dwa nowe skiny. Nocna Wiedźma, którą kupiłem, z ładnym bugbingiem, zaraz do tego dojdę. No i Szaman, którego nie kupiłem, bo ma... No jest... Skin jest spoko, ale ten bugbing jakoś mnie nie przekonuje. Ja miałem wybrać jedno z dwóch bez bugbinga. W ogóle ten Szaman jest taki zwykły, średni. Z bugbingiem... Ten bugbing jest taki... Czekajcie, ja muszę coś sprawdzić. Ten bugbing jest taką wielką, jakby powiedzmy... pelerynką zasłaniającą? Nie, to jest zwykły bugbing, okej. Okay. Nie kupiłem Szamana ze względu właśnie na ten bugbing i zobaczcie, co robi teraz Fortnite. W sezonie tam trzecim, drugim i tak dalej, chyba właściwie w trzecim, wychodził Kruk. Wychodził Kruk. I Kruk był tak nahypowany przez ludzi, że wszyscy pragnęli tego Kruka w sklepie. Potem parę razy Kruk wracał i tak dalej. No to kiedy będzie Kruk, tak było. To były skiny, które ludzie chcieli mieć, ale teraz wychodzą skiny, które są po prostu skinami. Zwykłymi. I ja się zastanawiam, czy nie kończyć serii sprawdź, zanim kupisz, nie przerzucić się na inny content, nie wiem, z fajnych filmów i tak dalej, customów i tak, no nie wiem. Zastanawiam się jeszcze, dajcie znać w komentarzach, co o tym sądzicie, bo dla mnie skiny są coraz bardziej średnie. Szafkę już mamy wzbogaconą 300 skinów i mało jest skinów, którymi gram. Tak powiem szczerze. Skiny są średnie. Średnie. Ostatnio wyszedł ten skin do lawy. W sensie skin magma do broni i ten skin jest zarąbisty, ale nie pasuje do pojazdów i tu trzeba zmienić, ponieważ na przykład na tryhardowych właśnie naszych turniejach, arena i tak dalej, muszę się pochwalić, bo wbiłem czempiona 305 punktów, pomógł mi w tym Marcelog ostatnio, bo kozak totalny, graliśmy duo, pozdrawiam cię Marcelog. No skin jest fajny, ale nie do pojazdów, bo ta kulka wystaje i z tej kulki wystaje ten czepiak i on bardzo świeci. Okej, przechodzimy do skina. Dlaczego kupiłem babeczkę? Dlatego, że ma fajny bugbling. Bugbling jest spoko, jest to nasz miś z walentynek i według mnie jest dużo lepszy niż ten drugi skin, dlatego z dwojga złego wybrałem tego. Ale zrymowałem. Nie wiem, czy to jest dobry skin. Nie wiem. Tak samo nie wiem, czy... Te skiny, co teraz Fortnite wypuszcza, są fajne. Nie wiem. Skiny świąteczne, super. Skiny ze Świętego Patryka, super. Aczkolwiek babeczka średnia, ale kill off świetny. Skiny, które wychodziły hypowane, typu... Nawet Wukong, którym teraz nikt nie gra, był tak hypowany, że naprawdę był super skinem. Wukonga się kupowało. Wtedy się kupowało. To były skiny, które naprawdę robiły furorę. Teraz już chyba wszystkim się przejadło. A idziemy, nie wiem, na przyjemny park pójdziemy, bo przecież... Nie będę na mapkę wchodził, która się wczytuje pół godziny. Więc problem skinów jest taki, że... No nie są już to takie, wiecie, potrzebne rzeczy. Mamy już tych skinów mnóstwo, skarnetów, nie skarnetów. Kupiliście po 500 skinów. Ja tak samo zrobiłem i chyba przyjrzałem na oczy, bo... No, kurczę. Czy ja będę tą szamanką grał? A, lotnie, jeżeli nie widzieliście. Przy rozkładaniu ta lotnia jest cicha, ale później jest mega, mega głośna. Jeszcze na sekundę dosłownie zostaje dźwięk po wylądowaniu. Dobra, mamy Skara, spoko. Mamy Skara, spoko. Zbierak. Jest spoko. Nie jest idealny, nie jest mega ładny, ale jest spoko. Dźwięk ma taki z takim...
dziwnym przegłosem jakiegoś mroku. Nie wiem, jak to nazwać w ogóle. Takie basy delikatne. To jest kreatywny. Aha, nie, w sensie wszedłem na plac zabaw z kreatywnego, dlatego nie mogę tak po prostu sobie wybierać broni. Okej. Backblink sztos totalny, fajna maskotka, bardzo mi się podoba. Skin średni. Średni. No muszę przyznać, pogram dwa razy i zostawię. Jest tryhardowym skinem, ładne ma kolory. No ale ten model postaci, co to jest, wiedźma jakaś? Mroczna wiedźma, czy jak ona się nazywa? Ten model postaci jest taki... Jakieś dready, jakieś takie z Awatara, to... Trochę depresji złapałem, powiem szczerze, na tym odcinku, naprawdę. No taki jest średni ten skin. Tak średnio bym powiedział, tak... Bateryjki nieładowane po wakacjach. No jak... Te skiny, które mnie dobijają, jak Linkiewicz Godleską, więc no szczerze powiem, nie wiem. Jeżeli wam się podoba, oczywiście kupujcie. Pamiętajcie, żeby wspierać z kodem Patchol, bo to bardzo mnie wspiera. Ostatnio mi tych wspierających bardzo dużo upadło przez konkursy innych youtuberów. No nie wiem, nie wiem. Może ja po prostu nie inwestuję tak dużo pieniędzy. Może robię błąd. Nie wiem, dajcie mi znać w komentarzu. Po prostu Patchol w sklepie. Jeżeli chcecie mnie wesprzeć, to tyle. Seria była prowadzona praktycznie od początku, jak kanał się zaczął rozwijać. Nie od początku kanału, ale jak kanał się zaczął rozwijać, seria była prowadzona i to była fajna seria. Ale już chyba wszystkim przejadło, nie? Chyba tak. Dlatego wejdziemy z nowym contentem. Mam zajebisty pomysł na nowy content. Też Fortnite'owy oczywiście, przecież nie będę wchodził z Apex Legends czy coś takiego. Ale no kurczę, chyba, czy to jest koniec, sprawdź zanim kupisz. No nie powiedziałbym jeszcze. Nie powiedziałbym jeszcze, bo będą skiny, które na pewno dla was nagram. Na pewno będziecie mogli na mnie liczyć, ale jeżeli będą skiny takie jak to, albo te różne skiny na początku sezonu, co wychodziły, typu farmerzy i tak dalej, no to będę po prostu omijał, odpuszczał. Mam nadzieję, że się nie obrazicie i nie zrozumiecie, bo... No... Nie wiem. Czy sami kupiliście te skiny, których nie nagrałem? Chciałbym... naprawdę, chciałbym siąść nad tym odcinkiem i poczytać wasze komentarze na temat... tego, czy kupujecie te skiny, których nie nagrałem, czy kupujecie te, co nagrałem i tak dalej, bo dla mnie to jest naprawdę ważne, dlatego dajcie znać, dajcie tutaj po prostu na dole w komentarzu swoją opinię. Jeżeli chcecie mnie wesprzeć, oczywiście zostawcie suba, łapkę w górę, dzwoneczek i ja lecę jeszcze jedną rzecz zobaczyć, opuść grę. Backblink mi się podoba, bo jest fajną maskotką i zobaczymy sobie, jak wygląda do skinów tych, które mam ulubione. Szafka tu. Lux. Spoko ten bugging. Ja mam ulubiony tylko dlatego, że miał nagrywać odcinek, ale zrezygnowałem z tego. Tego odznaczam. Dalej. Ten skin ostatnio jest jednym z moich lepszych skinów ze względu na to, że całą arenę praktycznie nie zagrałem. Iconic. Super. To jest spoko skin. To jest super pakiet. Ładnie ten bugging wygląda. Naprawdę polecam. Ktoś kiedyś, nie wiem, 10 lat temu mnie prosił, żebym do Johna Wicka pokazywał. Gdzie jest John Wick? John Wick? Spoko i taryfiara miała być. Pamiętam jeszcze tą osobę. Nie pamiętam Niku, ale pamiętam, że kazała mi mówić taryfiara i John Wick, dawaj, dawaj. I jeszcze jedna osoba mówiła, dzika karta. Dzika karta, dawaj, pokaż dziką kartą. Dzika karta jest fioletowa chyba, nie? Nie, złota. W ogóle już nie pamiętam, jak dzika karta jest złota, no przepraszam, pomyliłem się. Spoko. Spoko backblink, skin średniawka totalna. Kurczę no, trochę depresja. No ale no nic, ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że w następnym odcinku będzie lepiej, bo może wyjdą jakieś fajne skiny. No i co? Pamiętajcie, sub, łapka w górę, dzwoneczek, jeżeli chcecie mnie wesprzeć, wchodzicie tutaj, wpisujecie kod Patchol. Obojętnie, czy z małych, czy z dużych, czy z drukowanych, czy totalnie małe, czy z dużej litery. Po prostu kod Patchol. Dziękuję wam bardzo. Do zobaczenia. Widzimy się na następnym odcinku i na streamach, gdzie są customy. Wbijajcie. Cześć.